Ja chyba z jakieś 2 albo 3 tygodnie temu przerabiałam sobie temat egoizmu i właśnie chciałabym powiedzieć, jak ważne to jest, i tak a propos nawiązując do tego, co Artur powiedział, że z tą miłością, nie? Można być pozornie dobrym człowiekiem i robić dobre rzeczy dla ludzi, ale w sercu mieć takie coś, wiecie, a może on mi jakoś to zwróci, a oczywiście tego nie powiem, ale taka poprawność, nie? I chciałabym, żeby każdy z was zbadał swoje serce w tym temacie, bo to, jak my się traktujemy, jak do siebie podchodzimy, to jest bardzo ważne i można naprawdę wiele masek założyć i bardzo być takim, no przecież nic nie widać takiego, nie? No bo serca nie widać. Ale sami przed sobą w ogóle wiecie, jakie macie intencje wobec siebie i wiecie w ogóle jakby, jakie to serce jest naprawdę, nie? Czasami sami przed sobą udajemy, że nie, no przecież ja w ogóle jestem w porządku, tak? Ale zajrzyjcie tam głęboko, czy na pewno jesteście w porządku, bo chociażbym mówił anielskimi językami i prorokował i nie wiadomo co robił, miał wielką służbę, a miłości bym nie miał, to jestem jak po prostu taki dzban brzmiący, w ogóle pusty człowiek. Więc jeżeli my nie mamy miłości do siebie, jeżeli ta miłość nie jest prawdziwa, to można mieć naprawdę piękne, wspaniałe rzeczy, ale to gówno da. Tyle. Amen.